Siemanko, ja nazywam się Krzysztof Piekarz. Ja jestem Jurand. Dzisiaj pogadamy sobie o różnicach, takie będzie zderzenie poglądów między kulturystą a trójboistą. Kto jest kto, to już sobie sami rozkmincie, ale na pewno należymy do klubu 120-kilowców. Tak, to prawda. Obaj ważymy 120 kilo i możecie chyba porównać, jakie mamy parametry choćby. No zobaczcie na to ramię, a na moją małą, chudą witkę. Specyfika każdego, że tak powiem, sportu jest inna. Tak, porozmawiamy sobie, porównamy sobie nasze dwie dyscypliny, bo nie siedząc w danej dyscyplinie łatwo ją skrzywdzić tak naprawdę. Łatwo się sugerować jakimiś stereotypami, nie? Tak, myślę, że większość kulturystów o nas myśli, że jesteśmy grubi, niewydolni i w gruncie rzeczy skupiamy się... Co to? Dobra, kontynuujemy? Kontynuujemy, no. Mała przerwa techniczna. Tak. I tak jak, że jesteśmy grubi, niewydolni, co poniekąd jest pewnie prawdą, tak samo w trójboiści raczej uważają, że kulturyści, jeśli chodzi o balans strukturalny, to są skrzywdzeni, że są też niemobilni. Napompowani. Tak, dokładnie, napompowani. I chyba trzeba by to rozwiać, więc w gruncie rzeczy ja sobie kilka punkcików napisałem. Właśnie, zaczynając od tej sprawności, Krzysiek. Ja ci zadałem jeszcze przed podcastem pytanie. Czy znasz kulturystów, którzy potrafią zrobić na przykład salto bądź szpagat? Znaczy powiem tak, a propos tego salta, to chyba nie. Okej. Okay. Ale jako ciekawostka mogę ci powiedzieć, że na przykład szpagat sznurkowy do niedawna to jeszcze ja robiłem na przykład. Tak? No właśnie. Tylko już oczywiście to zaniedbałem. Wyprzedzając twoją myśl, skąd to się bierze, że kulturyści są niesprawni, wydaje mi się, że to nie zależy od specyfiki uprawianej dyscypliny i tak dalej, tylko bardziej to jest od wzorców z dzieciństwa, w ten sposób. Czyli generalnie, jeżeli ktoś był sprawny w dzieciństwie, różne rzeczy wykonywał, rozciągał się trochę i tak dalej, to jakby zostaje później w jakimś stopniu i potem łatwiej jest to przełożyć. Dlatego na przykład jest taki kulturysta, nazywa się Rolly Winkler, pewnie nie kojarzysz, no ale generalnie gość ogromny, jeden z takich największych i on na przykład też robi salta i tak dalej, a idę o zakład, że w dzieciństwie trenował akrobatykę po prostu i ten wzorzec jakby mu został, do tego jakieś tam rozciąganie i tak dalej, więc wydaje mi się, że to jest kwestia po prostu wzorców z dzieciństwa i jakby tej regularności w utrzymaniu minimum logistycznego w ten sposób. Dobra, bo właśnie widzisz, ja bym nawiązał do tego, ostatnio chyba kilka razy już to mówiłem, w trójboju próg wejścia jest bardzo, bardzo niski. O co mi chodzi? To znaczy, że przychodzisz sobie na siłownię, zaczynasz trenować i po pewnym czasie stwierdzasz, że chcesz być silniejszy i w sumie to właśnie zostajesz sportowcem. A umówmy się, tak to nie powinno wyglądać, bo jest cała ta otoczka o to, żeby dbać o swoje ciało, balans strukturalny, jedzenie, sen i tak dalej, i tak dalej. I właśnie to, co powiedziałeś, czyli ten wstęp, że masz jakiś background sportowy, czy to była lekkoatletyka, czy jakiś inny sport, w swoim wypadku w kosza dużo grałeś, nie? No ogólnie tam, że tak powiem. I się ruszałeś po prostu, tak, nie? Tak. To też o czymś świadczy i wiesz, że to jest potrzebne, a nie, że przychodzisz z ulicy, nie robisz nic, jesteś strasznie pokurczony, nie ruszasz się dobrze i nagle zostajesz sportowcem, nie? I w trójboju bardzo mnie to denerwuje, bo tak ten sport nie powinien wyglądać. Czy w kulturystyce jest podobnie, czy... Bo u was jest po prostu bardziej nacisk na sylwetkę też, do tego dojdziemy, nie? Tak, znaczy powiem ci, że teraz jest ciutkę inaczej, no bo tak jak ja na przykład zaczynałem jakby przygodę z ciężarami, to w sumie to interesowało mnie, żeby dobrze wyglądać, ale też ten aspekt, ten siłowy, to też był taki. Wydaje mi się, że już teraz ciutkę jest to zaburzone, bo jak ja na przykład chodzę na siłownię, to już na przykład mało jest osób, żeby było... Staj za mną, nie wiem, bo robię wyciskanie na ławce płaskiej, bo będę bił sobie rekord, albo... Nie ma czegoś takiego, nie ma czegoś takiego. Natomiast pamiętam, jak ja trenowałem za mało lata i nawet tam do późniejszych lat, to zawsze było tak, ława płaska robimy. Kto ile wycisnąłeś, zajebiście na skosie, tyle. 200 na przykład też założyłem sobie jakiś tam cel, żeby i tak na przykład do 200 sobie dobiłem i taki byłem zadowolony z tych ciężarów, więc to też był jakiś taki aspekt u mnie, bo to jak mówią, działać holistycznie, tak? Czyli fajnie, tak jak ja bynajmniej zawsze podchodziłem. Rozciągałem się, no oczywiście już teraz tego troszeczkę nie robię, bo już mi się jakby nie chce, ale naprawdę swojego czasu naprawdę byłem dobrze rozciągnięty. Ja robiłem sobie zawsze taki test rozciągania, czyli brałeś sobie ręcznik, powiedzmy, no i teraz powiedzmy na szerokość barków i przenieś go do tyłu, prawda? No i dochodziłem do takiego momentu, że na przykład w takim rozciągnięciu potrafiłem ręce przenieść na wyprostowane, więc to było
Więc to było fajne i też uważam, że na przykład to rozciąganie, które kiedyś dużo robiłem, teraz już go nie robię, na przykład mojej sylwetce dało taki jakby plastyczny wygląd w ten sposób. Bo nieraz tak, nie wiem, czy ty to zauważysz, ale że na przykład ktoś napina łapę i w sumie ona jest taka sama, jakby jest napięta i na luzie i, tak, i nie widzisz tego. A u mnie na przykład było tak, że potrafiłem stać wyluzowany, wyglądałem, jakoś tam wyglądałem, a napinałem się, to nagle to one, te mięśnie, wiesz, tutaj jakieś porączki się pojawiały, one jakby ożywały wszystkie, wiesz, o co rozumiem, chodzi. Tak, tak. I uważam, i tak samo jakbyś, nie wiem, nieraz kogoś, wiesz, tam klepniesz kogoś w bark, to wszystko jest twarde jak skała, wiesz, o co chodzi. A u mnie na przykład wszystko jakbyś dotknął, to jest takie miękkie, dlatego, bo to jest takie plastyczne, wiesz, żebyśmy się zrozumieli. I wydaje mi się, że to jest wszystko od tego jakby rozciągania tych mięśni, one mają jakby inną strukturę. Więc to tak, ale teraz wydaje mi się, że głównie jest ten aspekt jakby wizualny mimo wszystko, dzięki tym nowszym metodom, dostępie do wszystkich środków i innych rzeczy można ten efekt osiągnąć bez tego dźwigania tych ciężarów, tylko po prostu spompować się szybko i mamy efekt, więc wydaje mi się, że w tych czasach ten aspekt siłowy jakby schodzi na drugi tor u większości osób. No. Kumam, jeszcze chciałem pociągnąć temat. Tak, chyba topowi kulturyści są również bardzo silni, nie? Raczej jednak ta siła zostaje gdzieś. Zmierzam do tego, że mój trener powiedział mi bardzo fajną rzecz. Wy, jako kulturyści, jesteście w stanie fantastycznie, macie fantastyczne czucie ciała. Jeśli ci pokażę, którą strukturę chcę wyizolować, którą chcę poczuć, to pokażesz mi takie ćwiczenie, tak, gdzie faktycznie to poczuję. W trójboju nie jest to takie oczywiste. Znam osobiście tylko jednego trenera, jest to z Ostrowa Wielkopolskiego, pozdrawiam Krzysiek, który potrafi tak siadać, tak manipulować sobie na przykład rozstawem stóp bądź pochyleniem, że w siadzie potrafi bardziej zorganizować przywodziciele i tak dalej. Nie? Gdzie wydaje mi się, że w kulturystyce to jest bardziej powszechne. Nie? Czy tak jest? Czy... No, raczej możemy się zgodzić, że tak jest, nie? Tylko teraz, czy potraficie zrobić tak, że potem zrobisz te wszystkie mięśnie, skleisz do kupy i na przykład będziesz potrafił wycisnąć 200 kg? Bo 200 kg wycisnąłeś, nie? Tak. Kurde, 5 kg więcej niż ja. A jestem trójboistą. Chyba na dwa razy nawet wycisnąłem te... Kurde! Te 200. Wiem, że to było bardzo zagmatwane, co powiedziałem. Tak, bo zgubiłem wątek. Chodziło o to czucie mięśniowe. Tak, i też o to, żeby całą muskulaturę wprawić w jeden ruch, że potraficie to zrobić, nie? Znaczy, wydaje mi się tak, że tak jak mówisz, że w trójboju bardziej chodzi o to, żeby ten ciężar podnieść z punktu A do B, tak, nie robiąc sobie krzywdy przy okazji. To jest tak samo jak w ćwiczeniach wydolnościowych na przykład. To chodzi o to, żeby się nie spompować, tak? Więc to jest jakby zupełnie inna specyfika treningu, a w kulturystyce chodzi o to, żeby połączyć to czucie mięśniowe tak zwane, czyli angażowanie danej partii mięśniowej, ale też musi być jakiś bodziec w postaci ciężaru. Mhm. Natomiast ja zawsze mówię, że właśnie to, co mówisz o tym trenerze, że on robi przed i angażuje te mięśnie, które chce. I ja osobiście też w to wierzę, chociaż ostatnio to mówiłem na jakimś filmiku, to mnie zhejtowali, tak, ale jakby zupełnie jest to nieistotne. Bo tak jak mówisz, że możesz robić daną partię mięśniową, czyli tak na przykład czworogłowe, wyprosty sobie robić i przenosić sobie napięcie mięśniowe za pomocą, no wiem jak to brzmi, no jest jakiś szaman, no ale jest to za pomocą ustawienia stóp i po prostu tej pracy umysłowej na poszczególne aktony tego mięśnia, na przykład czworogłowego uda w ten sposób. Więc ja osobiście w to wierzę i uważam, że ma to jak największy sens. I w kulturystyce wydaje mi się, że no większość osób prędzej czy później to opanowuje. Chociaż oczywiście zależy to też od stopnia jakby wytrenowania. Bo nieraz jest tak, że ktoś jest dowalony i jakieś tam partie ma niedorozwinięte. Więc pewnie on bazuje na tym bodźcu tylko, nie do końca na tym jakby połączeniu mózgowo-mięśniowym, w które ja osobiście wierzę, tak? Ale tutaj widzę, że komentujący nie wszyscy w to wierzą. To jako trójboista muszę powiedzieć, że też wierzę w coś takiego muscle-mind connection. Tak. I choćby u ludzi, którzy mają nieaktywne najszersze, samo dotknięcie tego, gdzie to najszersze ma się dopiąć czy przyczepie, robi robotę. Dokładnie. Więc to nie jest takie wyssane z palca, nie? Dobra. Jeśli chodzi o temat w ogóle programowania, to wydaje mi się, że możemy to porównać, że robimy coś totalnie odwrotnego. W sensie u nas na początku, kiedy mamy akumulację, jest bardzo dużo izolacji, budowania, bo tak naprawdę wiadomo, dużo mięsa podnosi dużo. To nigdy od tego nie odejdziemy. Mamy tam jeszcze wydolność muskularną i tak dalej, ale mięso podnosi. I teraz im bliżej zawodów, tym więcej izolacji wywalamy i wchodzimy w wielostawy, wchodzimy w większą intensywność, nie? U was jest chyba
odwrotnie, nie? W sensie na początku wielostawy, a im bliżej zawodów, sylwetka, odwodnienie, środki tak. inne, tym bardziej się wchodzi w izolację, nie? Tak, aczkolwiek ja na przykład po sobie ogólnie zauważyłem, że, znaczy ogólnie uważam, że jeżeli chodzi o budowanie sylwetki, zawsze duże ciężary i mały zakres powtórzeń, one będą najlepsze. Tak jak ja po sobie widzę na przykład, jak dźwigam jakieś powiedzmy w zakresie 4-6, no to to zupełnie inaczej wygląda. Na przykład mięśnie barków, klatki piersiowej, one są ciągle nabite, to jest w ogóle zupełnie inna, inna jakość. Ale znowuż, bo to chodzi o to, żeby to jakby mądrze wszystko poprowadzić. Więc to tak jak na przykład przygotowują się chłopaki do zawodów, czy są na jakiejś skrajnej redukcji. Ja uważam, że w tym momencie, wiadomo, że tam robią te pompy, jakieś potrójne, poczwórne, jakieś takie metody podnoszenia intensywności, ale uważam, że ich sylwetki by najlepiej wyglądały, jakby oni dźwigali te duże ciężary i robili wielostawy. Tylko, że to jest cholernie ryzykowne, no bo wiadomo, jest mały poziom wody w organizmie, no to są i te stawy nie naoliwione. Duży poziom zmęczenia to mała koncentracja równa się słaba technika, no to wiadomo, że jest to poruszenie się o kontuzję i to raczej się stanie na pewno czy później. Więc dlatego się z tego rezygnuje, no bo tak jak mówię, mądrze do tematu trzeba podchodzić. Ale uważam, że dla sylwetki najlepsze są jednak mimo wszystko duże ciężary i niski zakres powtórzeń, bynajmniej z mojego doświadczenia, ale jest to, tak jak rozmawiamy, żeby ktoś dźwigał duże ciężary, to musi znać tą technikę, a żeby znać tą technikę, no to wiesz, ile to jest składowych. Najpierw trzeba się zaaktywować, potem trzeba to jakoś zastymulować, ćwiczenia pomocnicze i tak dalej, żeby sobie krzywdy nie zrobić, więc no tak jakby, no to jest za dużo elementów, dlatego ty jesteś na przykład trójboistą, no bo skupiasz się tylko na tym, a sam wiesz, ile te treningi i te wszystkie około treningowe rzeczy zajmują ci czasu, więc dołóż do tego jeszcze trening kulturystyczny, dietę i tak dalej, no to nic byś innego nie robił, więc to jakiś jest taki kompromis, aczkolwiek ja zawsze byłem fanem dużych obciążeń, niskiego zakresu ruchów i to w każdym jednym ćwiczeniu, prawda? Ja pamiętam już tak odbiegając od tematu, zawsze ta ręka u mnie jakby była duża, nawet u szczytu miałem tam 55 cm i wyobraź sobie, że ja na przykład moje najlepsze ćwiczenie na biceps to było uginanie hantlami na ławce skośnej i potrafiłem użyć do tego, oczywiście to były oszukane powtórzenia ze spowolnioną fazą tą negatywną, bo to było dla mnie jakby zawsze najważniejsze, ale potrafiłem dojść do hantli 45 kg i ta technika nie była taka najgorsza, gdzieś tam na YouTube są filmiki i ktoś powie, że to jest kretyński pomysł, bo biceps powinno się robić, nie wiem, małymi ciężarami i tak dalej, no ale w moim przypadku akurat to się nie zgrywało. Ja zawsze robiłem duże ciężary i tak dalej. Chociaż już tego jakby nie stosuję, gdyż już tak jak żeśmy gadali, bardziej w rekreację poszedłem, a tym bardziej miałem kilka kontuzji takich, czy to plecy, czy to bark, czy to łokieć i po prostu szkoda mi jest zdrowia, tak? Natomiast jeżeli byłbym w pełni full sprawny, to na pewno bym nawalał dużymi ciężarami i same wielostawy i uważam, że wyglądałbym po prostu najlepiej. Byłbym najlepszą wersją samego siebie w ten sposób. Rozumiem. I dlatego jeszcze wracając do wcześniejszego tam pytania, które tam zadałeś a propos tych kulturystów, czy dźwigają ciężary, czy są silni i tak dalej. Wydaje mi się, że większość topowych kulturystów jest bardzo silnych, ale już są na takim etapie kariery, że muszą robić to wszystko mądrze, ale na pewno całą swoją bazę zbudowali na ciężarach i tak dalej, nie? No tak, chyba możemy się zgodzić, bo zwykliśmy mówić na naszych szkoleniach, że człowiek jest w stanie podnieść dużo, ale nie został tego stworzony. Ewolucja nas stworzyła po to, żebyśmy mogli zabić mamuta, pozbierać swoje jagody i w sumie się przemieszczać, nie? A nie do tego, żebyśmy dźwigali 300 kg. I myślę tak samo, że nabicie muskulaturą też jest możliwe, ale w długoterminowym kontekście nie jest jakieś super zdrowe dla ciała, nie? Więc... No, niestety. Ale tak. To możemy powiedzieć chyba o każdym sporcie zawodowym, tak. Nie? Ja jeszcze tylko wtrącę jedną rzecz, teraz mi się tak przypomniała, a propos tego, że na przykład kulturyści, co mi się nie podoba, bo to jest taka lekka, może nie hipokryzja, ale kulturyści na przykład, znaczy ogólnie ludzie wypowiadają się o sobie, o swoich doświadczeniach na bazie, że tak powiem, okresu, w którym aktualnie się znajdują. I ja to mi się nie podoba, bo na przykład często jest dużo kulturystów, którzy wykonują jakieś tam ćwiczenia typu, nie wiem, hamery, bramy i tak dalej, i oni mówią, że to jest najlepsze ćwiczenie na klatę. I to mi się na przykład nie podoba, bo to jest najlepsze ćwiczenie dla niego w tym okresie, w którym on jest. A idę o wszystkie pieniądze się założę, że lat temu 5-6, gdzie budował tą bazę, to była ławka płaska, duże ciężary, 4-5 ruchów, tylko oczywiście pewnie w którymś momencie strzelił mu bark. No i już jakby nie robi tego, tak? A teraz mówi, że jest najlepsze na przykład to czy tamto. No nie zgodzę się w tym, więc dlatego ja osobiście zawsze ogólnie, o czym bym nie mówił,
akurat tu gadamy o kulturystyce i o Trójboju, to staram się być jakby obiektywny i patrzeć jakby też wstecz na rzeczy, które dały plusy i minusy, więc uważam, że teraz brak obiektywizmu i dużo jest takich właśnie rzeczy sprzecznych z prawdą, bo ludzie jakby odnoszą się do tego okresu, w którym się aktualnie znajdują, a nie do tego, który dał im te wszystkie benefity. Tak mi się wydaje przynajmniej, tak. Więc takie moje zdanie. Myślę, że masz absolutną rację, z tego względu, że przynajmniej my tak uważamy, że każde ćwiczenie jest w pewnym momencie przydatne, tak. Tylko prawdopodobnie zostało źle użyte i dlatego ma jakąś tam swoją ciemną stronę, ciemną sławę, nie? Ale po prostu jakby zostało zastosowane w złym momencie, przy złym na przykład balansie strukturalnym. Oczywiście. No bo też spotkałem się z wielkim hejtem w Trójboju na ławkę skośną ujemnie. Okej. Okay. Gdzie, dlaczego? Jest dobrym ustawieniem, odciąża tak naprawdę obręcz barkową, przepracowuje bardzo dobrze w pozycji bardziej mniej męczącej ten ruch. Ruch jest krótszy, więc można bardziej się przeładować. Ja myślę, że to jest, może być nawet dla trójboisty całkiem dobrym bodźcem tak naprawdę, nie? Mm-hmm. Więc, tylko no. Problem tego czynienia jest taki, że tam ciutkę ma się więcej mocy niż normalnie i można przeholować z obciążeniem. Tak. No, to wiesz, rozmawiamy też po prostu o jakimś zdrowym rozsądku, tak. Którego często brakuje. I właśnie, czy kulturysta zawsze musi trenować do totalnej odciny? Bo w Trójboju jest to plaga, powiem ci tak. Okay. Trójbój to jest zawsze, idziemy na maksa, przynajmniej tak było jeszcze do niedawna, nie? I no dlatego też odstajemy trochę na te Polski, na szczęście się to zmienia. Bo periodyzacja wyglądała tak, jestem silny, to zapierdolę mocną jedynkę, jestem słabszy, to pójdę do mocnej piątki. No nie tak to powinno wyglądać, nie? No tak, ja ci powiem tak, to z perspektywy jakby całego okresu, jakim ja trenowałem, no to nie powiem, prawdopodobnie 70% tych treningów wszystkich były robione, tak jak mówisz, do odcinki na maksa, ambitnie i tak dalej. Oczywiście uważam, że miało to jakieś swoje plusy, aczkolwiek na przykład tak jak teraz, z doświadczeniem, wiekiem i tak dalej, ja ogólnie preferuję taką zasadę nie tylko w treningu, tylko w życiu. Pracuj mądrze, a nie ciężko. I ja jestem, i jestem fanem tej zasady we wszystkim. To jest tak, jak wpisujesz w GPS-a, no to wpisujesz najkrótszą drogę, a nie najdłuższą. I tak, okay. Samo, i tak samo teraz. Ja na przykład robię tyle, ile potrzebuję. To też to są te sławne słowa Mariusza Pudzianowskiego, że jak startował na początku w Strongmanach i była jego kolejna konkurencja, to on robił na maksa, na przykład robił 20 powtórzeń, gdzie przeciwnik robił 5, powiedzmy. On 20 robił i na maksa. A teraz jak przeciwnik robił 5, to on robił 6. Bo już więcej nie było potrzeba, żeby osiągnąć cel. I ja na przykład teraz robię tyle, ile potrzebuję i szczerze mówiąc uważam, że no tu jest... Może tak, super efekty w stosunku do mojego zaangażowania w ten sposób, więc podchodzę do tematu mądrze, jak nie mam siły, to nic nie robię, jak mam ochotę na coś innego niż powinno to być zaplanowane według jakiegoś tam kanonu czy schematu, to robię coś innego, więc staram się wsłuchiwać siebie i uważam, że w moim przypadku bynajmniej sprawdza się to świetnie, czy w innym przypadku innej osoby, nie wiem, ale w moim przypadku sprawdza się to świetnie, ale ogólnie zasada pracuj mądrze, a nie ciężko. Uważam, że jest świetna, to tak na przykład wziąłbyś, ktoś pracuje, nie wiem, 30 godzin rzędu na przykład i dostaje za to, nie wiem, 200 zł. On pracuje ciężko, jak cholera pracuje, ale on nie pracuje mądrze, tak? No bo to jest głupia robota, tak? A można, wiesz, popracować 15 minut i zarobić 200 zł. I to jest, właśnie chodzi o to, żeby mądrze pracować na każdym aspekcie życia. To tak już odbiegając od tematu, musiałem trochę filozofii swojej wtrącić, tak? Bardzo dobrze, jasne. No, więc to tak. No i właśnie, wiesz, tacy topowi trenerzy, których śledzę ze Stanów, jeśli chodzi o trybuj siłowy, no to są właśnie związani z tym, że fatigue management, czyli zarządzanie zmęczeniem, jest u nich bardzo wysoko. Tak. I taki Mike Tuschier, który jest moim absolutnym idolem. Mike ma 20 teraz 8 zawodników, którzy są no topowymi lifterami w IPF-ie, nie? W tej najbardziej prestiżowej federacji. Właśnie przez to, że wymyślił system, który pozwala na kontrolowanie tego zmęczenia. Nie? Okay. Stres, indeks i tak dalej, i tak dalej. No. Słuchajcie, bo Krzysiek mądre rzeczy mówił. No, tak trzeba. Dobra, coś co mnie super interesuje, muszę ci powiedzieć, czyli mental, w sensie zarówno treningowy, jak się mobilizujecie, jak się motywujecie, choć nie lubię tego słowa, bo w gruncie rzeczy myślę, że i ty i ja miałem tak, że poszedłem na siłownię, bardzo mi się spodobało i już nigdy nie musiał mnie nigdy zmusić, że musiałem się zmotywować, żeby iść na trening, nie miałem czegoś takiego. Natomiast bardzo mnie ciekawi, co się dzieje w głowie zawodnika, kiedy jest na
tak naprawdę na pomoście, kiedy jest na scenie. Mhm. Bo ja nie mam kompletnie tutaj porównania. U nas jest, wiesz, u nas jest strach, jest agresja, jest niepewność. No taka mega adrenalina, no bo podchodzę zaraz do ciężaru, który może zrobić mi krzywdę, nie? Jak, co się dzieje w głowie zawodnika, kiedy jest na scenie albo jest przed sceną? Znaczy, to, tu będzie inaczej, no bo tak jakby, tak jak ty mówisz, wasz jakby występ czy zawody można nazwać w cudzysłowiu, że jest to jakaś walka, no bo to jest po prostu walka, tutaj dużo zależy od ciebie w danym dniu, jak się skoncentrujesz, jak się skupisz od dyspozycji danego dnia, jest ta konkurencja, już widzisz, że ten jest więcej podniósł, to ty musisz jeszcze więcej, no tak. I tak dalej, więc to jest jakby zupełnie inna para kolorów, bo na przykład w kulturystyce, no to umówmy się, tam nie ma nic wspólnego z walką, to już jest zawody kulturystyczne, to jest jakby zwieńczenie tych miesięcy treningu, jest to występ, show, można powiedzieć, wiesz, o co chodzi, to jest tak jakby, nie wiem, ktoś był raperem, tak jak KN na przykład, słabym, bo słabym, nie, żartuję, i on grał koncert i się stresował tym, przeżywał to i tak dalej, że coś mu nie wyjdzie, albo denerwował się, nie chciał tego zrobić, czy coś w tym stylu, to w ogóle nie o to chodzi, to już powinieneś wychodzić, być pewny siebie, cieszyć się, że tam jesteś, pokazujesz to, co najlepsze masz, tak, no bo jeżeli nie jesteś zadowolony, powiedzmy, z siebie, ze swojej sylwetki, to w ogóle nie ma sensu wchodzić na tą scenę, tak, w ten sposób, więc ja osobiście, tylko że ja akurat takim byłem człowiekiem, że ja się jakby nie stresowałem tym, czy tam gdzieś jakieś miałem występy w telewizji, przed kamerami, coś, co mnie to w ogóle jakby nie stresuje, czy tam publiczność, ja nawet lubię, jak jest dużo ludzi, czy coś w tym stylu. Tym bardziej, że mam jakąś sobie pewność siebie, no i mnie to jakby nie rusza, więc dla mnie zawsze było to, że się pokażę z zajebistej strony. Wiedziałem, że mam jakieś tam atuty, które powiedzmy się ludziom będą podobały, więc jest to po prostu zwykły występ i tak dalej, więc ja tu nie potrzebowałem żadnej jakby motywacji do tego, aczkolwiek wiem, że chłopaki nieraz się stresują przed tymi, ale oni się stresują dlatego, bo nie mają pewności siebie. Dlatego, bo mimo wszystko uważam, że spora część kulturystów, co mi się nie podoba, oczywiście to, żeby nikogo nie obrazić, to jednak są faceci, którzy brak pewności siebie uzupełniają tymi mięśniami i chcą coś jakby udowodnić i oni są finalnie wszyscy z siebie niezadowoleni do końca. Bo tak jakbyś się zapytał jakiegoś gościa, tu postawił jakiegoś kulturysta takiego 100%, co on by zmienił w swojej sylwetce. No to on ci powie, o, mógłbym mieć nogę większą, brzuch, coś tego. A zapytasz się mnie, ja bym nic nie chciał w sobie zmienić. Ja jestem z siebie zadowolony i zawsze byłem z siebie zadowolony, czy byłem, że tak powiem, w gorszej, lepszej formie i tak dalej. Ja zawsze byłem z siebie zadowolony. Tak jak było, akceptowałem to w ten sposób, ci powiem. Więc tu jest inna beka. To jest występ sceniczny i uważam, że jeżeli tam ktoś się stresuje, denerwuje, czy nie jest zadowolony z siebie, to nie powinien w ogóle tego robić. No. Aha, czyli po prostu to jest kwestia tego, wynik tego tak naprawdę, że źle przepracował okres przygotowawczy, bądź coś nie pykło. Znaczy znowuż też, bo to jakby przepracowany okres znowu nie jest jakby adekwatny do tego, jakie się miejsce zajmie, tak? No bo jest to, ocena jest bardzo subiektywna, więc jednemu się podoba to, drugiemu się podoba to, więc też uważam, że bardziej tutaj powinno, w kulturystyce powinno, jest raczej nie wynik zawodów, tylko progres, jaki się dokonało w skali, powiedzmy, roku i tak dalej. Czyli ważysz, nie wiem, 2 kilo więcej, masz większą rękę, nogę i tak dalej. A czy wygrasz zawody, no to nie da się tego zmierzyć, no bo jeden będzie się podobał dwóm sędziom, a trzeci się będzie podobał jednemu sędziemu, tak? No i nie masz szans wygrać wtedy, więc uważam, że do tego tematu powinno się dość na luzie pójść, bo tutaj jakby nie masz wpływu większego na wynik. A propos jeszcze tej motywacji, to tu najważniejsze jest się zmusić w jakimś celu do trzymania tej diety, robienia tych treningów, chociaż te treningi, umówmy się, nie są takie ciężkie jak trójboistów, no bo u trójboistów jest ten stres narzucony, że musi być z każdym treningiem, albo przynajmniej z jakimś tam okresem treningowym, musi być ten progres ciężarowy, tak? No na pewno tak jest, że idziesz na trening, masz w założeniach podnieść, nie wiem, 200 kg, a nie poniosłeś tego, tak? No to wiadomo, że to trening zjebany, za przeproszeniem, i jest w plecy. No tak. I to jest duża presja, uważam, taka treningowa. I jeżeli masz to 3 razy w tygodniu, czy tam 4 razy w tygodniu robić i za każdym razem tam presję, to jest duży stres jednak dla psychiki, więc tutaj jest potrzebna ta motywacja, żeby zmusić się, no i przede wszystkim, żeby się, jak jesteś w tym dołku, żeby się z niego odkopać, tak? No wiadomo, że jeżeli zmarnujesz trening i jesteś słaby psychicznie, czy tam 3 treningi z rzędu, no to już powiesz, a już nie chce mi się, już nic z tego nie będzie i tak dalej, więc uważam, że jest to dużo, dużo trudniejsze, tak? W kulturystyce musi być troszeczkę jak robot, po prostu musisz zjeść, iść zrobić trening i się zregenerować, zjeść i powtórz to przez 5 czy 6 dni w tygodniu i tak dalej. Więc uważam, że
ogólnie pod kątem treningowym, no to trójbój jest zdecydowanie, uważam, trudniejszy i bardziej jakby stresujący. Jeżeli chodzi o całokształt, no to pewnie kulturystyka będzie cięższa, no bo to wiadomo, że tu dochodzi trzymanie michy, suplementacji, te treningi, jakieś tam wahania, że tak powiem, zdrowotno-hormonalne też tutaj mają duży tak. wpływ na to, prawda? Dużo rzeczy trzeba sobie odmówić, no bo wiadomo, że wyjście na imprezę czy na żarcie się w knajpie nie będzie sprzyjało robieniu tej formy. Natomiast jeżeli chodzi o siłę, no to mówmy się, kilka piw i 12 Big Maców powiedzmy nie zaszkodzi, a może nawet pomóc, tak? No, już się od tego na szczęście odchodzi, ale no, tak, no ale raczej jest tak przyjęte, że ale, los będzie dobrze. Ale nie ma tu aż takiego wpływu bo na sylwetkę. Tak, bo wiesz, jasne. Tak jak na sylwetkę, no bo to wiadomo, że jeżeli jesteś w jakąś tam formę, robisz sylwetkową, no to dwa dni źle pojesz, no to już widzisz, że jest, no tak, jest regresja, tak? Oczywiście. Napijesz się powiedzmy alkoholu czy czegoś tam, no to już jesteś spuchnięty wodą na drugi dzień i źle to wszystko wygląda i tak dalej, prawda? A jeżeli chodzi o taki system siłowo-techniczny, no to tu jakby dużo czynników jest innych, więc te rzeczy, które w kulturystyce wpłyną negatywnie, nie wpłyną negatywnie dla trójboisty, no i pewnie w drugą stronę odwrotnie tak samo, to tak to działa. Pewnie tak. Ale w sumie to wasz trening też potrafi być trudny, no bo walczycie z wyrzutem metabolitów bardzo często, nie? Kiedy idziesz pod korek, że pompa rozrywa mięśnie, czujesz po prostu ból od tego kwasu mlekowego. To też jest takie, wiesz, nie, ja chyba za często bym się nie potrafił do tego zmusić, nie? Powiem ci, że inaczej, ja uważam, że to jest przyjemne wręcz. O! Bo jeżeli patrzymy pod kątem wizualnym, to znowuż, po tak zwanej dobrej serii do upadku, czy tej pompy, ty widzisz efekt, tak? Wyszła żyła, ręka się spompowała, czyli ty jakby z każdą serią wyglądasz lepiej. Czyli mimo, że jest to męczące, to faktycznie jest to satysfakcjonujące, no bo widzisz ten efekt po treningu, bo rozbierasz się i wyglądasz 15% czy 20% lepiej niż przed treningiem. Czyli, no tak, czyli tak. Wiesz, ciebie to motywuje. Oczywiście też musi być jakiś okres tych dźwigania tych ciężarów, czyli coś to jest połączenie kulturystyki z trójbojem, tylko ja akurat powiem szczerze, tak zwanej masy mięśniowej i dźwigania ciężarów, no to już dobrych parę lat jakby nie robiłem, bo ja już jakby stwierdziłem, że mi więcej kilogramów jest niepotrzebnych, ja już nie chcę, więc ja wręcz dążę do tego, żeby było ich trochę mniej, ale jednak ciało moje jest takie, stety albo niestety, że ja naprawdę nie muszę dużo jeść, żeby ważyć te 120 kg i co bym w sumie nie robił, no to jest zawsze te 120 kg, więc ja już nie pamiętam, jak to było, szczerze mówiąc, budując tą masę mięśniową, ale z perspektywy czasu pamiętam, że były te treningi stresujące, bo ja osobiście zawsze trenowałem takim systemem 3-5-8, on się u mnie świetnie sprawdza, czyli 3-3, 5-5, 8-8, na pewno kojarzysz, i to był taki mój trening, taki mój konik i on zawsze dawał mi efekty, no ale tam polegał on na tym, że co tydzień zwiększamy te obciążenia, tak? No i w pewnym momencie przychodziło taki moment, że tu się nie zwiększyło, no to już bez sensu ten trening, tak? No to już była demotywacja, coś tu zabolało i tak dalej, więc on był taki dość męczący dla głowy ten trening, ale fajnie było, jak patrzyłeś w zeszycie, że sprogresowałeś na przykład 20 kg w przeciągu, nie wiem, tam kilku tygodni, więc... No tak, to dużo. Więc, dużo. Więc to tak, to pamiętam, że to było stresujące, a ogólnie jeśli chodzi o trening, to tylko, że jak mówię, to jakby, ja mówię obiektywnie o sobie, prawda, więc tutaj ktoś się może do mnie zgłosić, dla mnie ten trening zawsze był przyjemnością, spompować się, tak jak mówię, ja zawsze też jak swoim podopiecznym radzę, masz gorszy dzień, to nie rób martwego ciągu, zrób sobie ćwiczenie jakieś zamienne, pompujące, to nie ma problemu, więc ja po prostu przychodzę na trening, jeżeli się źle czuję, no to pompuję się, jest spoko, jeżeli mam ochotę dźwignąć ciężary, bo mam z jakiegoś powodu większy poziom energii, to sobie dźwignę i też jest miło. Akurat wczoraj byłem na siłowni, no bo miałem taką dłuższą przerwę, bo tutaj miałem przepuklinę, to już wszyscy wiedzą, nie trenowałem i tak dalej, no to można powiedzieć, że 3 miesiące za dużo to nie robiłem, ale wczoraj sobie dobrze się czułem i sobie na przykład barki zrobiłem i tam je zarzuciłem sobie chyba 45, no to powiem ci, że tak miło mi się zrobiło. Mimo, że to nie jest jakiś tam duży ciężar, no ale nie pamiętam, przez ostatnie pół roku nie dźwigałem 45, prawda? Więc mówię, spoko, miło było podźwigać, dobrze się czułem, ale gdzieś tam miałem z tyłu głowy, kurde, jeszcze zrobić raz, czy już odpuścić, no bo zaraz mi może bark strzelić. I już tysiąc rzeczy miałem w głowie w przeciągu tych, nie wiem, pół sekundy. Ale na pewno ten trening jest przyjemny i ja osobiście nie robiłem nigdy takich treningów, żebym wychodził na czworaka czy coś w tym stylu. Rozumiem. One były zawsze dla mnie przyjemne, dobrane pod dyspozycję danego dnia i zawsze wychodziłem z założenia, że lepiej się ciutkę nie dotrenować, niż się przetrenować, bo to jest zupełnie ta specyfika treningu. No, ale natomiast jeżeli na przykład trenowałem sztuki walki, to tam był każdy trening do odcinki,
jakby nie było i wychodziłem na czworaka, to tak, to tylko że tam akurat chodziło, jak było coś innego w budowaniu tych nawyków, więc tam miało to sens, uważam, tak na przykład w sztukach walki, taki trening do odcinki, do zajazdu, za prawie każdym razem uważam, że ma to sens i o to w tym chodzi, natomiast w kulturystyce uważam, że nie, bynajmniej z mojego punktu widzenia. Spoko. To tak właśnie. Dobra, jeszcze bym cię spytał, no bo wiadomo, co się o nas mówi, że jemy jak świnie, koryto, wszystko i ten. U was jest oczywiście to trzymane, nie? Pod tak. Wszystko, timing i tak dalej, tak. Właściwie to co, no możemy to stwierdzić. Na szczęście to się trochę zmienia w trójboju, jakby większą się wagę do tego przykłada, no bo no, złe jedzenie cały czas w KFC, w Maku, to są stany zapalne i to ciało nie działa dobrze. Okay. I też jestem tego przykładem. Rozmawialiśmy jeszcze przed podcastem, że też wylądowałem w szpitalu przez swoje, no i złe nawyki i resztę tam rzeczy, nie? I prowadzenie się tak jak nie inne, więc... No bo to jest takie złudne, bo te fast foody, takie w przypadku trójboistów, no one umówmy, dają szybkie kalorie, dużo można ich wepchać w siebie. No moc też jest po tym, prawda? No bo to szybko wchodzi i efekty też można na tym osiągać. Tylko tak jak mówisz, że w perspektywie czasu jednak ten aspekt zdrowotny może to popsuć. Ja akurat tutaj taki przykład na pewno kojarzę. Jestem taki trójboista, kulturysta, strongman. Fletcher? Kurde, taki murzyn. Tak, City Fletcher. City Fletcher, o właśnie. Oglądałem z nim jakiś tam, nie wiem, jakiś wywiad i tak dalej. To on mówi właśnie, że robił klatę i potem szedł do McDonalda, 20 tych cheeseburgerów zjadał po treningu i potem na kolację robił to samo, no i generalnie skończył z zawałem, tak? Tak, tak. Nie wiem, czy widziałeś go ostatnio, wygląda miał z 60 lat. No tak, bo chyba tam drugi zawał miał, coś tam mu się posypało. No jest takie przykre stwierdzenie, kurde, że przeszłość kiedyś cię dogoni, tak? Więc no tak. Trzeba wiedzieć, kiedy jakby dać sobie spokój. No ale o tyle jest fajnie, że jest sporo mądrych ludzi, sporo mądrych materiałów, że jednak ta świadomość jest jednak większa, więc kurde, ja zawsze mówię, że warto się zastanowić nad niektórymi rzeczami. Oczywiście wiadomo, że jak ktoś ma tam 20 lat, no to on się nie zastanawia, bo jest nieśmiertelny, tak? No ale zawsze... Tak pięknie powiedziane. Tak jak ja mam swoich tam jakichś podopiecznych, czy w ogóle przyjaciół, to mimo, oczywiście ja też nie jestem jakby przykładem, no bo tu fajnie dbam o siebie, witaminki, badania i tak dalej, no ale przychodzi weekend, no i wiesz, no i wypiję litr wódki na przykład, tak, no to też nie jestem jakby najlepszym przykładem, ale zawsze tak jakby staram się uświadamiać ludzi, bo mimo, że może nie do końca ja się stosuję do tych wszystkich jakby zaleceń, ale staram się uświadamiać ludzi, że jednak to zdrowie jest najważniejsze, czyli nawet jeżeli jest trening, to żeby była ta mobilizacja, rozciąganie, stretching, roztrenowanie i te okresy, więc zawsze zwracam na to uwagę, chociaż sam się do tego nie do końca stosuję, tak samo ze zdrowiem, żeby te badania robić, żeby jakby mieć tą świadomość, że jeżeli coś się dzieje złego, to żeby nie bagatelizować, czyli jakiś stan powiedzmy złego samopoczucia, czy coś w tym stylu, czy senności nawet utrzymuje się dłużej niż 3 dni, to żeby mieć świadomość, że coś się tam dzieje, więc zawsze zrobić wartą morfologię, może czegoś brakuje i tak dalej, więc fajnie zwracać na to uwagę, ale jakby zwracanie uwagi do stosowania, no to też jest daleka droga. No, ale wiesz, masz też pewne nawyki, Krzysiek, nie? I to, że raz na miesiąc na przykład pójdziesz w tango, no, jesteś tylko człowiekiem, tak jak i tak. Ja, nie? No, ale jeśli zdarza ci się, wiesz, że podczas tygodnia 5 razy z rzędu zamówiłeś pizzę, to coś jest nie tak. No, dokładnie. Nie, no to tak nie można żyć. Nawet jeśli uważasz się za choćby początkującego sportowca. To nie jest sport. To dokładnie, ale przykre jest to, że póki nic się złego nie wydarzy, to człowiek jednak... Tak, wie jak to jest. To jest tak jak ja na motocyklu. No, ja wiem, że się nie jeździ bez stroju, tak zawsze jeździłem bez stroju do swojego pierwszego wypadku, tak? Ojej. Więc no, a teraz już staram się... No, tak. Znaczy nie mam stroju, no. ale staram się jeździć wolniej. Czyli w którąś stronę to poszło. Może w ten sposób. Więc no, to jest przykre, że póki się coś złego nie wydarzy, no to człowiek jednak nie zdaje sobie z tego sprawy. No. Dobra, i chyba taki jeden z kończących tematów. Dużo jedzie suplementów? Na co zwracasz uwagę, jak się suplementujesz siebie i podopiecznych? Pod kątem kulturystyki. Znaczy głównie to już, co byśmy nie robili, to ja zawsze zwracam uwagę na przykład na podaż witamin. Tak? Uważam, że te witaminy, pełen kompleks witamin plus dodatkowe tam omega 3, D3, K2, NAK i jakaś tam podstawa, to uważam, że ona zawsze powinna być stosowana. Czy nawet ja osobiście uważam, że nawet osoba, która nie trenuje
to powinna suplementować, no, tak, bo, zgadzam się. No bo jedzenie, chociaż też zostałem chyba zhejtowany za to ostatnio, bo powiedziałem, że uważam, że jedzenie w dzisiejszych czasach jest troszeczkę ograbione jakby z tych wartości odżywczych. To ja się dołączam do hejtu, możecie mnie też hejtować, bo ja też tak uważam, że warzywa są teraz trochę takie zabiedzone. Dokładnie, a nawet jakbyśmy chcieli, no to ktoś powie, że ja jem warzywa, no to, ale to musiał być ileś tam tych kilogramów warzyw jeść i to by się nie przyjęło finalnie i tak dalej, więc ja osobiście jestem fanem tych właśnie suplementów witaminowych, ale też jakby zawsze zwracam uwagę na to, żeby te witaminy nie były w zbyt dużych ilościach i w zbyt dużych stężeniach, no bo na przykład ja kiedyś zrobiłem sobie akurat, bo dostałem taki spory rabat, stężenie witamin we krwi, każdej jednej witaminy we krwi plus jakiś tam kompleks, tylko że te badania kosztowały wtedy po normalnej cenie bodajże 3,5 tysiąca, tak? No ale generalnie do czego zmierzam? No i wtedy, jeżeli robisz te takie badania, no i masz stężenie każdej jednej witaminy we krwi, no to wtedy na bazie tego możesz sobie dobrać suplementację. Tylko że musisz zrobić te badania. Nikt tego nie zrobi. No to głupiego robota zupełnie. Ale zmierzam do tego, że suplementowanie się witaminami na zasadzie, że o, tu jest ogromne stężenie, tu jest jeszcze większe i sikam na zielono, to jest musi być super. Uważam, że to jest nie tędy droga, bo tak samo niedobór, jak i nadmiar niektórych witamin będzie prowadził do jakichś tam komplikacji. Więc ja zawsze polecam tak zwane dawki bezpieczne. Sporo tych wszystkich produktów, ale żeby te dawki były nie za duże, więc takie mało skomplikowane produkty, raczej jak to mówią, z niższej półki cenowej, bo one na pewno nie zaszkodzą, a jeżeli są niedobory, to uzupełnią, ale na pewno nie zrobią nadmiarów, tak? Więc głównie chodzi o suplementację witaminową. Dalej, odżywka białkowa, kiedyś powiem szczerze, że stosowałem więcej odżywek białkowych, teraz już jakby ciutkę mniej stosuję, ale ona jeżeli ktoś ma niedobory białka w diecie, to na pewno musi tą odżywkę stosować. Jest to po prostu super wygodne. Super, nie? Wygodne, super wygodne i to tak samo jak żeśmy gadali, ktoś powie, że to jest chemia, taka sama chemia jak ten kurczak i tak dalej, więc dla mnie to jest w sumie jeden czort. Więc jeżeli ktoś potrzebuje, to niech stosuje, jeśli nie, to nie. Chwalę sobie na przykład suplementację jakby podczas czy tam przed potreningową, a mianowicie tam węglowodany plus arginina, cytrulina, aminokwas i tak dalej, to akurat ten okres treningowy uważam, że jakby jest najważniejszy przed, po i w trakcie, jeśli chodzi o suplementację. Tak? Czyli dla mnie najważniejsze punkty to jest, tak jak mówię, suplementacja witaminowa, tam rano, dzień, oczywiście jakieś tam inne witaminy, no i jak jest trening, no to fajnie, jak jest, nie wiem, przed, po czy w trakcie treningu jakiś taki właśnie super shake, jak ja to mówię, spożyty, to uważam, że to są jakby dwie najważniejsze sprawy, jeśli chodzi o suplementację. Oczywiście są jeszcze tam fat burnery i tak dalej, to oczywiście też zależy od okresu, ale jeżeli tak z mojego punktu widzenia, to w moim przypadku te właśnie dwie sprawy są jakby najważniejsze. No to nie mam nic do dodania, bo absolutnie się zgadzam. Jakby jestem po drugiej stronie barykady, możemy powiedzieć. A też suplementacja prozdrowotna, czyli witaminy, tak. Omega 3 koniecznie, tak, D3 tak. Koniecznie. Jeśli chodzi o koło treningowe, kreatyna, boostery azotu, cytrulina i węglowodany. Białko, chociaż ja wolę po prostu opierdzielić kawał mięsa niż wypić szejka, ale czasami nie ma wyjścia. A jeszcze na naszą obronę, bo mi się przypomniało, że tak hejtujemy warzywa, że mają mało ten. Mam nadzieję, że się kolega nie obrazi, o którym będę mówił. Mam takiego serdecznego kolegę, który wylądował w szpitalu z paraliżem. Był z paraliżem od szyi do dołu, nie mógł niczym ruszyć, w ogóle nie chodził i tak dalej. I nie wiedzieli, co się stało, bo co się stało z dnia na dzień. Okazało się, że miał niedobór potasu. Wyrównali w szpitalu na drugi, nie, no w ogóle sparaliżowany, 12 godzin, zawieźli go do szpitala, bo byli na wakacjach, jakimś tam małym szpitalu wylądował. No nie wiedzieli, co się dzieje, bo zrobili mu komplet badań, wysłali go do Olsztyna. Tam się okazało, że też nie mają pojęcia. Zrobili, wiesz, wszystkie tomografie, rezonanse, wszystkiego, co się dało. Wyszedł potas trochę za niski, wrzucili mu potas, na drugi dzień już normalnie wstał z łóżka. Dobra, osłabiony, ale... No. A gość uwielbia pomidory. Okej. No tak, dlatego zawsze trzeba troszeczkę szczęściu pomagać i uważam, że ten kompleks z witamin, czy tam w sensie chodzi o te konkretne witaminy, zakupienie ich to nie są duże koszty, więc uważam, że jeśli nie pomogą, to na pewno nie zaszkodzą, a to już jest, uważam, wartość bardzo dodana do tego wszystkiego. Dokładnie. No i co, możemy na koniec powiedzieć, że tak naprawdę nasze dwa światy się Boże. Wiem, o co chodzi, mi też zabrakło słowa. Jestem przenikają się, ponieważ u nas, jak mamy fazę akumulacji, hipertrofii, to mamy elementy kulturystyki. Nawet w treningu takim już bardziej
intensyfikacyjnym również się pojawiają, bo chodzi o balans strukturalny, więc trzymanie tego w ryzach. Jakbyśmy wykonywali tylko trzy boje, to to wszystko się rozwali tak naprawdę. Musimy mieć tą bazę również. Tak samo u was, nie? Czasem trzeba coś podnieść cięższego. Nie zawsze, wiadomo, można to zbudować inaczej, ale dla samego budowania mięsa, dla samej tej, tak. tego wysiłku, żeby ten mięsień działał optymalnie, odpowiednio, jest to konieczne. Nie? Poza tym też są jakby takie czasy, że fajnie być w miarę wszechstronnym i wiadomo, że trójboista, który fajnie wygląda, no to też jest fajna sprawa. I tak samo kulturysta, który potrafi coś tam dźwignąć, no to też to jest super. Tak? Do tego, jeżeli każdy zrobi jeszcze szpagat i zrobi salto przysłowiowe, no to już taki jest pełen komplet, więc uważam, że jeżeli nie płacą ci za to jakieś nie wiadomo jakich pieniędzy, to wiadomo, że masz tą, tak jak na przykład ty lubisz te ciężary, ale też fajnie, jakbyś o tą sylwetkę, powiedzmy, o te party jakieś typu, nie wiem, brzuch, ramiona i tak dalej, które nie są do końca tutaj ci potrzebne, zadbał, bo to będzie fajnie wyglądało. I tak samo też nie ma nic gorszego niż wielki gość, który, nie wiem, pompuje rękę 5-kilową sztangielką, tak? No tak. Jest w stanie żonie pomóc wnieść zakupy. Nie? Dokładnie, dokładnie. Czyli pasja pasją, ale uważam, że jeżeli jest to mimo wszystko rekreacja i nie płacą ci za to grubych pieniędzy, więc fajnie mimo wszystko, żeby te rzeczy połączyć w jedną jakąś całość. Oczywiście w głównej mierze bazować na swojej pasji, ale tam dodawać jakieś elementy z innych i wtedy uważam, że można żyć zdrowo, miło i szczęśliwie i też nikt ci jakby nie zarzuci, że jesteś, nie wiem, grubasem. Czy jesteś napompowaną ciotą, czy coś w tym stylu. No. Dokładnie. Wiecie o co chodzi, Dobra, chyba żeby je już nie przedłużać, mam nadzieję, że co, podobało się wam, mi osobiście się dobrze tutaj gadało. Musimy coś jeszcze nagrać. Co, czekamy na jakieś sugestie, komentarze, lajki bądź dislajki, tak to się mówi, dzwoneczki. Jeżeli się wam podobało, no to subskrybujcie, udostępniajcie nasz kanał, to co. Do zobaczenia w następnym materiale. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Trzymanko.